Cześć, słońce. Co ty tutaj robisz? Co ty mnie śledzisz? Nie mam wyjścia. Nie odbierasz moich telefonów, nie odpisujesz. Bo ja nie mam ci nic do powiedzenia. Zresztą ty miałeś do mnie ani nie dzwonić, ani nie pisać i zniknąć z mojego życia. Jesteś obrzydliwym kłamcą i nie chcę mieć z tobą do czynienia. Jo, ale ja cię nie okłamałem. Nigdy nie mówiłem, że jestem sam. Mhm. I co? Teraz chcesz mi może sprzedać bajeczkę, że już niedługo zerwiesz ze swoją narzeczoną, tylko no jeszcze nie jesteś na to gotowy? Głupio to zabrzmi, ale nie zamierzam z nią zrywać. Boże, chłopaku, to o co ci chodzi? Chodzi mi o to, że cały czas myślę o seksie z tobą. Co ty na to, żebyśmy spotykali się bez zobowiązań? Tylko seks. Nie wierzę. Czyli nie? Czyli wsadź sobie w dupę tę twoją propozycję, rozumiesz? Jesteś beznadziejny, jesteś tak samo beznadziejny jak Irek i w ogóle wszyscy jesteście beznadziejni. To koniec, ja się nie dam traktować jak zabawkę. Zaraz, Jolka. A ty sama ustawiasz się w takiej roli. A kto zabrania ci traktować facetów podobnie? Ja na przykład więc nie pozwolę, żebyś się mną zabawiła. I nie będę czuł się skrzywdzony. Przyznaj, że seks mieliśmy zajebisty. Szkoda byłoby skończyć to na jednym razie. Przemyśl to jeszcze. Czekaj! Dobra. W sumie to... Co, zmieniłaś zdanie? W sumie to czemu nie? Pieprzyć to i tak nie mam zamiaru mieć żadnego faceta, więc niech będzie. Ale wszystko ma być na moich warunkach. Dobra, dawaj. Pierwsze, to ja ustalam zasady. No, niech ci będzie. Po drugie, nigdy, ale to przenigdy mnie nie okłamiesz, rozumiesz? Nigdy nie miałem takiego zamiaru. Aha, najważniejsze, Lucy nie może się o tym dowiedzieć. Komu jak komu, ale mnie zależy na tym najbardziej. I zero kontroli. Nie będziesz mnie kontrolował, to tylko i wyłącznie seks. Tylko o to mi chodzi. To co, masz wolną chatę? Co? Nie, Mike, przestań. Powiedziałam ci, ja ustalam zasady. Jak będę się chciała z tobą spotkać, to do ciebie zadzwonię, okej? Cześć.